Moje uszanowanie z tej strony, Krzysiek, kanał Pyk Paw. No to dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania film na temat tytoniu Gavit Hogard Balkan Mixture. Jest to tytoń, który od dłuższego czasu znajduje się w naszej polskiej ofercie, więc pewnie wielu z Was już go, już go zna. I jak sama nazwa wskazuje, jest to tytoń w charakterze bałkańskim, a więc zawiera. Sporą dawkę lataki. Zawiera również, jest podbudowany również tytoniami orientalnymi, a także oczywiście, jako baza, jest tutaj Virginia. Muszę się zatrzymać na chwilę przy tych tytoniach orientalnych, dlatego że są pewne nieścisłości co do nich. Mianowicie, w polskich trafikach online znajdujemy opisy, że te tytonie to Xanti, Jenidie. Basma tego typu Orientale. Natomiast takich rewelacji w ogóle nie znajdujemy nigdzie indziej poza Polską. Szukałem, przeszukałem wiele trafik internetowych na naszej zachodniej granicy. Patrzyłem również na Tabako Reviews. Starałem się sprawdzić to na oficjalnej stronie Gavi Hogarta. Niestety od dłuższego czasu i też na chwilę obecną, kiedy kręcę ten film, strona jest jakby w przygotowaniu, w budowie. I nie ma takich rewelacji. Jest tylko opisane, że są, to po prostu, że są tam tytonie orientalne czy też Turkisze. To jest używane zamiennie, ponieważ jak mówimy o tytoniach Turkisz, nie znaczy, nie znaczy że one są z Turcji, tylko po prostu jakby oryginalnie pochodzą z byłego terytorium Imperium Osmańskiego, no, które sięgało też do Bałkanów. Także. Wydaje mi się, że kwestia, że tam jest Xanti czy jakieś jenidie basma, to jest już wesoła twórczość polskich trafik internetowych. Więc ja bym nie, nie podzielał wiary ich w tej sprawie. Natomiast jak ty to nie wygląda, no to każdy teraz widzi, jest to miksczer, a więc mamy ready rabbit wstążki dość cienko cięte, łatwo układające się w kominie o przyjemnym, bardzo słodkim zapachu lataki, czyli takie śliwki troszkę troszkę piwniczne są zapachy, ale bardzo słodkie i przyjemne. Muszę wam powiedzieć, że. Słaby jestem w odgadywaniu różnych smaków w tytoniach, właśnie bałkańskich. Dlaczego? Dlatego, że no jednak dominowanie lataki w tego typu mieszankach powoduje, że jest to trudna sprawa. No, niemniej jednak, spróbuję. Na pewno na początek chciałem powiedzieć, że ten tyton jest cholernie słodki, ale to akurat dobrze, bo jest słodki, ale nie jest mdły. W kategorii słodkości, tak jak mamy wina. Wytrawne, półwytrawne, pół słodkie i słodkie, to jest to tyton zdecydowanie słodki, porównując go oczywiście w kategorii do innych naturalnych produktów. I jest to słodkość, która od początku związana jest też z latakią. Ta latakia jest taka cukropudrowa, podbudowana korzennością tu może grają rolę właśnie te tytonie orientalne. No i z taką bardzo, w moim zdaniem, delikatną, daleką nutą wanilii. Przynajmniej ja tak to odczuwam. Ale najciekawiej robi się potem. Mniej więcej jak dochodzimy do połowy fajki, wtedy, proszę ja was, dostajemy takie, taką słodkość powiedzmy sobie odwierdżyniową, ale tu też również może być wspierająca rola właśnie orientali. Mianowicie robi się tak troszkę kwaskowo, niemniej jednak nie kojarzy mi się to z cytrusami, ani z żadną cytryną, ani z żadną pomarańczą, raczej jest to coś na kształt hmm, może brzoskwiń, moreli hmm, zatopionej w tej właśnie, w tym takim śliwkowym, słodkim powidle. I pojawiają się też nuty delikatne kwiatów, Niemniej jednak nie identyfikowałbym go z, typowym, z typowymi kwiatami Landu, tak Gavita Hogarta, czyli wszyscy przeciwnicy tak zwanego mydełka, które można spotkać w tytoniach z tejże stajni, Giecha. No nie powinni być zawiedzeni, nie powinni, się, nie powinni się bać, bo moim zdaniem tego tutaj nie ma. Można na siłę się tego doszukiwać, ale moim zdaniem jest to już szukanie na siłę. Toń pali się poprawnie, słodko do końca, choć moim zdaniem troszkę potrafi siknąć kondensatem, zostawić wilgoć w fajce, no ale nie jakoś specjalnie znacząco. Hmm. Jest przyjemny, właśnie słodki, korzenny, słodko-śliwkowy troszkę delikatnie kwiatowy, krótko mówiąc bardzo dobry, elegancki i solidny produkt. Każdy miłośnik tytoni orientalnych, czy raczej mieszanek angielskich, czy też bałkańskich powinien być ukontentowany wybierając taki tytoń. Ja go mogę spokojnie polecić. Oczywiście nie otwiera on nie wiadomo jakich wielkich wymiarów smakowych, ten wam z uszu nie popłynie po jego zapaleniu, ale jest to po prostu wysoka klasa produktu i każdemu mogę ten tytoń polecić, również tym, którzy by chcieli mm, sprawdzić, o co chodzi z tą latakiem? Tak naprawdę jest to naprawdę bardzo przyjemny, bardzo przyjemny tytoń. Mocy to on też nie ma dużej, trzeba zaznaczyć. Już kończę tą fajkę i nie czuję się jakoś specjalnie stelepany. No cóż, polecam. Także trzymajcie się i na razie.